Cześć, witaj w kolejnej lekcji, jak grać, by nie mylić strun. No właściwie, chyba można powiedzieć, że ta pierwsza lekcja rozjaśniła już wszystko i właściwie nie ma już co powiedzieć na ten temat. Mimo wszystko to jest temat bardzo, bardzo trudny, bo właściwie o ile my się poruszamy na dwóch strunach obok siebie, to nie jest duży problem, prawda? Jeżeli po prostu ja gram... To jest ok. Jeżeli my teraz musimy się poruszać o większe odległości, czyli na przykład między szóstą struną a czwartą, to już to stanowi problem, prawda? Czyli na przykład trafienie szóste. Szósta, trzecia. No to o większej odległości to już jest troszeczkę problem, bo musimy je sobie już tak wycelować i grać. No i grać te właśnie te wybrane struny. Według mnie bardzo fajnym ćwiczeniem jest to, że po prostu my gramy nawet na pustych strunach, ale ćwiczymy odległości. Czyli na przykład gram na szóstej strunie, pustą strunę 4 razy i najcieńszą. Szóstą, czwartą, szóstą, trzecią, szóstą, czwartą, szóstą, piątą. Czyli po prostu rozciągamy sobie tą, tutaj tą odległość. Tu musisz się skupić na prawej ręce. Od szóstej struny do pierwszej. Szósta, pierwsza. No, w sześciostrunowej gitarze to mamy tylko sześć strun. W siedmiostrunowej mamy troszeczkę większą odległość, grubszy gryf. Więc takie wszelkie ćwiczenia, w których próbujemy sobie rozkminiać większe odległości. Swoją drogą one bardzo fajnie brzmią. Ten string skipping, czyli skakanie pomiędzy poszczególnymi strunami. No, można by powiedzieć na pustych strunach i sobie tutaj ręką rozszerzamy. Oczywiście. Możemy do tego dodać ćwiczenia w stylu pajączek. Właśnie, tutaj sęk w tym, że jeżeli my gramy drugi, trzeci, czwarty, piąty próg, musimy przejść na drugi, trzeci, czwarty, piąty, na najcięższy. Ja troszeczkę na przykład teraz chcę za szybko grać i niektóre dźwięki się urywają, ale właśnie tego trzeba uniknąć. Jeżeli sobie nie trafiamy, po prostu musimy zwolnić tempo, czyli na przykład... zwalniane tempo i pamiętaj jeszcze o metronomie, że wypadałoby mimo wszystko skorzystać z usług metronomu. Bardzo fajne było ustawienie tempa, że na jedno uderzenie metronomu my gramy cztery dźwięki, czyli ty, 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 tu, ty, 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 tu, ty, tu. Tak jak mówiliśmy sobie w lekcji poprzedniej o tym metronomie, to tak samo tutaj sobie spróbujmy zrobić coś takiego, że pozostałe trzy dźwięki metronom uderza nam na raz, dwa, trzy, cztery. Czyli metronom uderza na raz,
i musimy te trzy pozostałe sobie już w głowie dorobić. To jest bardzo istotne, bardzo dobre ćwiczenie. Musimy zwrócić uwagę na to, co się dzieje w trakcie między uderzeniami. Perkusista uderza raz, dwa, trzy, cztery. Czyli co się dzieje pomiędzy, prawda? Tam też są dźwięki, że nie uderzamy tylko z perkusistą. Oczywiście tam są takie rytmy, że czasem to musi tak być, bo jest akurat tak stworzony utwór, prawda? Ale po prostu, żebyśmy my umieli dorobić te pozostałe dźwięki, których nie słychać, w których nas metronom nie prowadzi. Niemylenie strun. No właściwie, cóż tu jeszcze można powiedzieć? Tu to jest tylko kwestia wyćwiczenia. Ważne też jest to, żeby sobie te struny tłumić. Oczywiście cienka, akurat cienkie struny nie muszą być koniecznie tłumione. To oczywiście jak to woli, ja w zasadzie i tak większość strun tłumię, ale na pewno tłumię najgrubsze struny. Po prostu najgrubsze muszą być właściwie tłumione. Ja nic nie robię, samo się gra, no nie? Więc po prostu musimy tłumić szczególnie najgrubsze, bo one są najcięższe i w rezonans wpadają i one po prostu nam zakłócają całe to granie, tym bardziej, że jeżeli my używamy ten string skipping, prawda? Dobra, a teraz przejdźmy do rzeczy, czyli właściwie string skipping, czyli jak nie mylić strun, ale w wykorzystaniu już skal. Powiedzieliśmy sobie troszeczkę o skalach, więc właściwie teraz musimy to wykorzystać. Jeżeli mamy jakąś skalę, na przykład A, B, C, D, E, F, G, czy skalę A-mol, to po prostu musimy sobie zrobić takie ćwiczenia, żeby użyć tej skali, ale skaczmy sobie po strunach, czyli A, B, C, D, F, G, A, B, C, G, A, B. Właśnie ten string skipping bardzo fajnie brzmi, jeżeli go w ten sposób właśnie zagramy, że gramy po skali. Na przykład tutaj. A jeszcze sobie, bo tam gram między 6 a 4, a teraz gram między 6 a 3. Troszeczkę się myli, no ale to też kwestia, oczywiście kwestia wprawy, kwestia wyćwiczenia. Bądź lepszy, bądź lepsza niż ja, więc oczywiście ćwiczenie czyni mistrza. Ale wyraźnie słychać, że to kombinowanie z tym przeskakiwaniem między strunami, z ten string skipping, coś w tym jest, coś jest takiego trochę pociągającego, bo te melodie są naprawdę takie fajne, szerokie. Pójść w dwóch kierunkach. Tworzymy melodyjnie, niekoniecznie szybko, lub tworzymy melodyjnie i szybko. No, oczywiście
ta druga opcja jest bardzo fajna, więc tu właściwie do tej drugiej opcji znowu to, co mówiliśmy, metronom. Mamy jakiś fragment, ćwiczymy sobie go, włączamy metronom i zwiększamy sobie tempo. Jeżeli coś jest trudnego, zwiększamy o 5 uderzeń na minutę. Jeżeli coś łatwiejszego, zwiększamy o 10 uderzeń na minutę. Jeżeli faktycznie coś bardzo trudnego, zwiększamy o 1, czyli na przykład najpierw 60, 61, 62, 63, 64. Takie zwiększenie tempa jest bardzo fajne, bo ciężko zauważyć różnicę, ale my tak naprawdę przyspieszamy. No i właściwie myślałem nad tym, że jako twoje zadanie domowe byłoby po pierwsze ogranie string skipping, czyli omijania strun z użyciem pajączka 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 4, 3, jakiekolwiek kombinacje możesz we wszystkich kombinacjach, tylko trzymając się zasady, że przesuwamy się w poprzek gryfu, możemy o jeden próg się przesuwać, ale szósta struna, pierwsza, szósta, druga, szósta, trzecia, szósta, czwarta, szósta, piąta. Przesuwamy się jeden próg, szósta, pierwsza, szósta, druga, szósta, trzecia, szósta, czwarta, szósta, piąta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To byłoby jedno ćwiczenie z użyciem pajączków. A drugie ćwiczenie, jak już mówiliśmy o skalach, spróbuj powiedzmy tu, wiem, że będzie bardzo trudno, spróbuj tą skalę molową A, B, C, D, E, F, G wyszukiwać na gryfie. Na razie spróbuj wyszukiwać w bardzo wolnym tempie, w stylu, nie wiem. Zapędziłem się, ale właśnie w ten sposób, co pokazałem wcześniej, i tłumienie, bo tutaj na przykład nie wytłumiłem i brzmi bardzo fajnie. Bardzo to fajnie brzmi. Spróbuj to właśnie sobie pograć. Jeszcze raz. Szósta, pierwsza, szósta, druga, szósta, trzecia, szósta, czwarta, szósta, piąta. I tak samo pajączek. Po prostu ćwiczenie pajączkowe. Szósta, pierwsza, szósta, druga, trzecia, czwarta, piąta. I się przesuwamy tak wzdłuż gryfu. Możemy się przesuwać o jeden próg, co jeden próg. Jeżeli gramy pajączek, to bez problemu możemy o jeden próg. Jeżeli gramy skalę, to najlepiej się przesuwać o jeden stopień skali. Czyli na przykład jeżeli gramy F, G, A i coś tam, bla, 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 to później się przesuwamy nie FIS, tylko G, A, B. G, A, B, ble, 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 później A, B, C, ble, 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 B, C, D, ble, 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 prawda? Czyli o jeden stopień skali w przypadku grania skalą. Także poćwicz to wszystko. Jeszcze raz przesłuchaj tę lekcję, poćwicz wszystko. Ćwiczenia, które tam będą zamieszczone do tego też oczywiście poćwicz. Widzimy się w następnej lekcji. Trzymaj się, cześć.